Straight calling all the hoes where they at. About 100k if that ass stay fair. Siemaneczko ludzi, witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj będzie to unboxing mojego nowego headsetu, którym jest Logitech G633 Artemis Spectrum. Jest też nowsza wersja G933. Powiem wam, niemiecka cena wynosi tych sławek 120 euro, a lepszej wersji, tej nowszej, która jest temperana na Bluetooth, nie wiem czy dużo się w niej zmienia, kosztuje 170 euro. Dzisiaj dostałem go od mojego dziadka. Jeżeli dziadku to oglądasz, dziękuję bardzo. Mój dziadek ogląda moje filmiki, więc może to obejrzy. Więc tak wygląda przód. Tu z boku mamy wszystkie informacje po angielsku, niemiecku, francusku, może to jest po włosku, hiszpańsku i... What the fuck? Nie wiem. Netherlands może. Nie wiem, tak wygląda z tyłu. Tu jest zdjęcie słuchawek, są to RGB 7.1 Surround Gaming Headset. I otwierajmy go sobie. Tutaj nie mam noża, więc nie mogę go przeciąć, ale może mam tu gdzieś słuchawki. Znaczy słuchawki. Aż mi się pomyliło. Nożyczki takie ostre. Tutaj mógłbym to przeciąć, ale jak widzę, akurat jakich potrzebuję, ich nie ma, więc spoko, tak samo jak moich przyjaciół. No dobra, zdejmijmy sobie po prostu. Wchodzi łatwo. Tutaj sobie na tyły zabiorę jeszcze. Tu jedna. Na dole dzięki Bogu nie ma. Oszczędzili tam trudu. W ogóle dzisiaj ludzie sobie skończyłem Watch Dogsa. Dwójkę. Ostatnio unboxing oglądaliście. Jakieś 5 dni temu? Coś takiego. No i otwieramy nasze pudełeczko w taki sposób do góry. Game with passion. Win with science. Beautiful stuff, myślę, tu ludzie. Ej, focus. Ford focus. Dziękuję. Mamy tutaj takie coś. Beautiful. No i tu mamy nasz headset. O Jezu, wypada. Więc wyjmijmy go sobie. Wow. A no tak, bo ten mikrofon mają. Podobno właśnie mają najlepszy mikrofon. Jeden z najlepszych mikrofonów. No tutaj jest takie, widzę, takie trochę luźne. Słuchawki, tak o, fajnie mikrofon jest tutaj od razu, także nie widać go, można go schować. Oczywiście tak o wygląda, możemy go sobie też przedłużyć. Wygiąć trochę do naszych ust, żeby na przykład lepiej było nas słychać. Możemy go sobie złożyć, jeżeli nie korzystamy. Fajna pianka, bardzo wygodna pewnie. Bardzo fajny wygląd, są bardzo fajnie takie, trochę luźne, ale nie za bardzo, czyli dobrze się ułożył na głowie. Tutaj też fajna pianka, oczywiście G na górze. Bardzo fajnie. Tutaj z tyłu mamy, co to jest, PC albo 3 mm. Tutaj mamy nasze tryby G1, G2, G3. Wyłączenie mikrofonu. Zgłaśniamy słuchaweczki tutaj. Fajnie. Sprawdźmy, co mamy dalej w pudełku. To wyjmujemy. I tutaj mamy w takim oto błękitnym pudełeczku mamy kable, ale na dole mamy jeszcze oczywiście instrukcję, która nam pomoże z tymi rzeczami. O, na USB właśnie można podłączyć te słuchawki, więc zajebiście. Sprawdźmy kabelki. Wyjmę sobie to, schowam to do środka. Oczywiście instrukcja, normalna rzecz. Nikt nie czyta. I mamy kabel. Normalny 3 mm kabel. Jacki. I tu jest do komputera na HDMI, z mini HDMI,
HDMI, przepraszam, mini USB do słuchawek i USB, żeby podłączyć do naszego normalnego komputera, więc ten sam możemy schować, ponieważ ja będę używał ich na trybie z USB. Schowajmy to wszystko tutaj do środeczka. Włóżmy to. Możemy sobie zamknąć to pudełeczko. Bum. No i tak. Teraz tutaj bierzemy kabel. Te chyba nie są, te nie są właśnie na Bluetooth. Chyba. Nie. Właśnie jak te nowe. Kabel fajny, gruby, zrobiony z takiego materiału ochronnego. Po prostu, żeby się nie zepsuł strasznie, bo to strasznie długi, więc tutaj mamy wejście na jacka i na nasze mini USB. I tak, podobno możemy te panele zdjąć. O tak, tu będzie się świeciło światło, z tego co wiem. Jest to na fajnych magnesach. Się zamyka bardzo dobrze, ale podłączmy sobie to, jako podłączę od razu z tyłu do karty. Podłączone. Już się świecą nawet. I są włączone. Na wszystkie kolory się świecą, widzę. Instaluję już teraz. I teraz sprawdźmy mnie, jak ja będę w nich wyglądał. Okej, ludzie, więc jestem już tutaj. Kolor się zrobił normalny, już niebieski. I nałóżmy te słuchawki. Możemy oczywiście, jest regulacja wielkości, plastikowe takie, ale pewnie wytrzymałe. O kurde, ale headset, wow, naprawdę jest duży, leży dobrze, jest wygodny. O, nie mogę powiedzieć, że jest niewygodny. Tutaj już głośno go robić. Dzisiaj puszczę sobie jakąś piosenkę. Zobaczymy, jaki będzie dźwięk. Puszczę sobie piosenkę z basem, żeby zobaczyć, jaki jest bas w tych słuchawkach. Wow, słuchawki mają niesamowity bas, jeszcze tylko będzie trzeba przetestować je w jakichś grach, strzelankach na przykład, ale jest to świetny headset, jeszcze sprawdzić będzie trzeba zaraz. Wow, widzicie, jak wykładam mikrofon, to się zapala światełko, jak go chowam, to też. Bardzo fajne i słuchawki są bardzo, jak mówiłem, wygodne. Jak widzicie, możemy sobie zdjąć, wtedy widać te światło. Możemy sobie to razem połączyć i gdzieś odłożyć, żeby nie zgubić. Ale ja je z powrotem nałożę. Więc ludzie, to było na tyle w tym unboxingu mojego nowego headsetu. Myślę, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkę w górę. Mój Last Mike, jest bardzo serdecznie i na razie!